pierwszym historycznym spotkaniem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Pomorskiego rozpoczęliśmy bardzo zintensyfikowane działania w ramach projektu Pomorskie Ropy dla Pomorza Polski i Europy, realizowane przez Stowarzyszenie Podaj Rękę wraz z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych przy wsparciu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Działania realizowane są poprzez integrowanie rad organizacji pozarządowych, edukowanie, a także wspólne budowanie poprzez wydobywanie treści różnych intuicji i ich analizę standardów rad organizacji pozarządowych, tak naprawdę standardów tych bardzo podstawowych, które mogłyby być uwspólnieniem dla wszystkich działających w województwie rad, a także standardów nieco wyższego rzędu, które byłyby propozycją dla rad, które, przypomnijmy sobie, są autonomiczne i każda z nich może wypracować swoje rozwiązania. Spotkanie dzisiejsze, a także spotkanie podsumowujące nie będzie zakończeniem realizacji działań, ale są to spotkania, które integrują, które komunikują, które sprawiają, że wzajemnie się poznajemy i wzajemnie się wzmacniamy. Dla mnie najważniejsze w projekcie ROPY dla Pomorza Polski i Europy jest to, aby rady organizacji pozarządowych i ich członkowie zrozumieli, jak dużą moc posiadają, jak wiele mogą zdziałać, jak wiele mogą wypracować na rzecz sektora pozarządowego w ich lokalnej społeczności, ale też w kontekście województwa. I standardy, które będą wprowadzać, będą pewną wypadkową ich potrzeb, tego, w jaki sposób chcą pracować i tego, w których obszarach. Natomiast najistotniejszym zagadnieniem dla mnie jest to, aby rady organizacji pozarządowych poczuły moc sprawczą i chciały zrealizować ważne i potrzebne z perspektywy sektora pozarządowego działania. Myślę, że ważną kwestią dla nas, dla organizacji pozarządowych, dla członków powiatowych rad organizacji pozarządowych jest ważne to, że możemy się spotkać, wymieniać swoimi doświadczeniami i dzięki temu projektowi jest to właśnie nam dane. Najważniejszym przesłaniem tego spotkania była odpowiedź na zapotrzebowanie organizacji pozarządowych, które domagały się jakby od Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych pomocy w funkcjonowaniu lokalnych rad. Lokalne rady w oparciu o regulamin lub statut powinny działać tak, aby lepiej współpracować z samorządem, z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i biznesem. Podstawowym elementem każdej rady powinien być statut. Statut określa zadania, reprezentacje oraz cele lokalnej rady. Dla mnie z perspektywy członkini Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych bardzo ważna w tym projekcie jest przestrzeń dialogu pomiędzy lokalnymi radami powiatowymi, gminnymi, a właśnie nami, Pomorską Radą. Nie mieliśmy dotychczas okazji, żeby wypracować wspólne standardy, żeby porozmawiać o oczekiwaniach, o trudnościach, o też dobrych praktykach. Chciałabym, żeby efektem tego projektu był zbiór rekomendacji i dobrych praktyk właśnie z zakresu działania na różnych szczeblach samorządu. Problem profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych między innymi polega na tym, że organizacje boją się trochę standaryzacji, procesów standaryzacyjnych, uznając, że ograniczą one ich inwencje, że wtłoczą działania organizacji w pewne bardzo wąskie, określone ramy. Tak zresztą często rozumie proces standaryzacji administracja publiczna, która współpracuje z organizacjami. Myślę, że należy to zmienić i myśleć o standaryzacji jako o elemencie porządkowania pracy, znajdowania najlepszych z możliwych warunków realizacji pewnych idei, które stają się projektami, które są realizowane. I dzisiejsze spotkanie rad organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego dotyczy właśnie próby uporządkowania funkcjonowania
tych różnorodnych podmiotów w skali województwa, żeby się przyjrzeć rozmaitym elementom ich funkcjonowania. Od powołania, po funkcjonowanie, aż do pewnych zadań, które rady organizacji pozarządowych sobie wytyczą, które będą chciały spełnić i będą uznawały swoją kadencję za udaną, jeśli uda im się zgodnie z tym opracowanym standardem osiągnąć pewne określone cele. To jest trudny proces, wymaga facylitacji, wymaga wielu spotkań, ale myślę, że warto go podjąć, dlatego że z jednej strony daje większą satysfakcję tym, którzy w nim biorą udział, z drugiej strony daje większe bezpieczeństwo partnerom, którzy współpracują z organizacjami, które mają wystandaryzowane sposoby funkcjonowania. 20 października zapraszamy wszystkich przedstawicieli rad organizacji pozarządowych. Nie wiemy jeszcze gdzie, ale tę informację podamy niebawem, na spotkanie podsumowujące, kiedy to też wyznaczymy sobie kolejne zadania, kolejne cele i kolejne kroki na wspólną realizację działań.